Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Cóż, widzimy się kolejny raz w grze Talented. I tak, dziś pierwszy raz spotkamy się z wojownikiem, który z tego co pisze tutaj łatwo pokonuje wrogów swoim gigantycznym mieczem, ale może być przytłoczony. A umiejętności wymagają Rage'a, więc idziemy. Poziom czwarty, co oznacza, że niestety tracimy apeki co noc, to jest niebezpieczne. I tak, musimy wybrać umiejętność Blast Strike. Dwa ataki tworzą jakby jakiś strzał energii. Albo rzut toporkiem. Bierzemy Blast Energii, bo to jest podstawowe. Poziom czwarty i zobaczmy, z czym to się je. Okej. Mamy 0,9, to oznacza, że... Okej, prawie sekunda pomiędzy atakami. Oj, już! Już dostaliśmy. Okej. I tak, ze statystyk na razie ciężko mi stwierdzić, co tam mamy. Ale tak, no. Jak widać, sposób grania podobny trochę do tego, co było, oczywiście. Ale nadal inny. Więc tak. Podczas odnowienia mamy dużo bardzo tej umiejętności. I wymaga Rage'a. I okej. Logres będą apirować, czyli teraz dynie. Nasze statystyki tutaj to jest damage, attack speed, critical strike chance, knockback power, parry. Cooldown reduction, experience multiplayer, health regeneration. Świetna rzecz. I size. Dobra, no to zaczynamy. Bierzemy attack speed up. I pokazał nam tu jakieś tutaj coś. Okej, fajne, będziemy mieć więcej rage, ale tak. Z innych rzeczy. Bierzemy na pewno hapeki. Bo nie ma co. I... Mystery. Knockback. Okej, tutaj mamy Savage Combo. Świetna rzecz. I tak, na pewno będziemy musieli inwestować w hapeki i regenerację i tym podobne rzeczy. Jako, że tracimy co noc teoretycznie. Ale też bym chciał definitywnie pary podinwestować i size, jeśli będzie okazja. No dobra. Chyba trochę nie rozumiem. A dobra, to nie chodzi o to, że tracimy życie na stałe, tylko że po prostu zaczynamy ranni. No dobra, już się bałem, że to tracimy max HP na stałe. Okej, jednak to nie jest aż takie straszne. Już miałem takie dosłownie wcześniej. O Boże, to będzie okropne, jak ja to mam przeżyć. Ale nie jest aż tak strasznie źle, jakby mogło być. Okej, ugryzło mnie. Będzie definitywnie atak speeda podbić, jeśli mamy sobie tu poradzić. Albo cooldowny. Ale ponownie mam atak speeda, bo jednak no. Powiedzmy sobie szczerze, mój mieczyk nie najgorzej działa. Jeśli chodzi o atakowanie wszystkiego, więc no, jeśli byśmy mieli attack speeda, to będzie fajnie, okej. Okay. Szybsi są i teraz tak, parowanie. Tak, tak. Z ostatnich rzeczy bym wziął... To już mamy w sumie, regeneracja HP, niech będzie trochę szybciej. Dobra, dostaliśmy obrażenia, ale jak mówiłem, to mnie aż tak nie przeraża. Nasz cel będzie teraz prosty. Nagromadzić combo. Gdzie na to, że nie zlamie. Dobra. Z tego co widzę, muszę poatakować tak długo, aż dostanę pełen wygląd. I się nie udało. Dobra. Widać, że wojak jest już trudniejszym dziadem niż mag czy strzelec. Ale to nie oznacza, że ja się tak łatwo poddam, co to nie? Najbliższe odcinki Started definitywnie byłem z wojakiem. No bo jednak... Hello. Jeszcze go nie mieliśmy okazji poznać za dobrze. Ale no, jak mówię, podoba mi się mu postać. Więcej HP na wrogach, a nie najlepiej. Dobra. Parowanie, attack speed, attack speed. Definitywnie trochę to pomoże. I teraz tak, z tych opcji definitywnie trzeba będzie skorzystać. I co tu mamy? Rage Storm. Świetna rzecz. No,
ale dobra. Full focus na razie. Przy czym max HP chyba też trzeba będzie trochę podinwestować. Na wszelki wielki. No dobra, czuć różnicę. Czuć różnicę i to bardzo. To może jeszcze jest nadzieja. Okej. Okay. Mamy połowę kulki Rage'a. Pełna kulka Rage'a. Dobra, damy radę. Trochę mi się przyszczęściło, nie będę ukrywał. Ale to i tak zasługa atak speedów. Już daliśmy radę. I musiało mnie ugryźć, no jasno. Nie, dobra, wojakiem na pewno będziemy częściej obrywać. Co powiem szczerze, że znowu takie... klimatyczne, że tak to dziwnie mogę nazwać. Zwłaszcza jeśli chodzi o otrzymywanie obrażeń i tak dalej. Więc jeśli to wojacy otrzymują, nie magowie czy... strzelcy. Sorry. Przynajmniej. No dobra. Szanse na parowanie, szanse na parowanie, szanse na parowanie. Teraz attack speed, HP-ki, czy idziemy... po co? A weźmy to. Długo będziemy mieć dużo tych elit, to... dodatkowe rage'a za elity mogą nas uratować. Ale najważniejsza rzecz, już mam 10% szans na sparowanie ataków. I tak, po tej nocy bierzemy definitywnie trochę attack speedów, więcej. Chociaż najchętniej bym przyjął więcej atak damage'ów. Bo jednak co prawda, to prawda. Zalce co prawda i tak dalej, jak to mówią klasyki. Bo mówiąc po ludzku, po prostu fajnie by było mieć prędkość ataku na tyle dobrą, żeby no... nie musieć się przejmować wrogami. Tak bardzo. Nawet patrząc na nasz... dosyć zasięg. Wierzę, że zwykły glut mnie ugryzł. Ale coś no. Mówię, że nie wierzę, a z drugiej strony to jest typowe. Innymi moimi postaciami, którymi tutaj grałem, też tak to wychodziło. Ale dobra, nadal. Nie wierzę, że ze wszystkich możliwych opcji to był glut, tak mówiąc dokładniej. Ale dobra. Apeki mam nadal na stabilnym poziomie. Rolliso nie, czyli pajenki. Nie lubię pajenków. Tak, co tutaj mówiłem? Atak speed. O! Dobra. To jest coś, co można zwartować. Więc tutaj będzie świetna teraz rzecz. Teraz tak, tędy pójdziemy. Mam nadzieję, że jakoś się to uda wszystko ogarnąć. Tak, znowu otrzymaliśmy obrażenia. Typowe, przewidywalne. I tak, czy czuję różnicę między 0,77 a 0,73? Ciężko mi stwierdzić. Powiedziałbym, że tak. Ale możliwe, że też nie. I tylko mnie się wydaje, że jest jakaś różnica. Tak czy inaczej. Dźgajmy tym mieczem, póki jeszcze mamy szansę. Okej, chodź pajak. No chodź, dobry, dobry pajak. Przyszedł dać się dźgnąć. Sytuacja jeszcze nie jest najgorsza. Tak, okej, jesteśmy skilled. Świetna robota. To powinno zmniejszyć nam jeszcze bardziej czasy odnowienia ataków. Tak, jest 0,62 zamiast 0,73. Jest dobrze. Jest dobrze. Utrzymywać się na tym poziomie zawsze. Jeszcze kto wie, może naprawdę się nam uda. Nie otrzymać obrażeń, ale tak. Większa szansa na elity. Mhm. Tak też czułem. Tak. To. Mam 6. Teraz jak wezmę. Czyli jeszcze jeden powinien wskoczyć. Teraz tak. Możemy damage upy brać albo attack speeda. W sensie dobra, to i tak różnicy nie robi. Więc weźmy w ten. Dobra. Następna noc bierzemy to. Kolejnego attack speeda. A co dalej to się zobaczy. Ale najważniejsze, 0,7 na start. To oznacza, że po spadku będzie jeszcze lepiej. No i 8 obrażeń, co? Teoretycznie może oznaczać mniej więcej tyle, że będziemy mieć jeden atak mniej na dynki. Można oczka też, jeden mniej. Tak. Zwykłe oczki padają już po jednym strzale. Niestety, dynki nadal po 3. Ale i tak, mimo to, dałbym to za sukcesa. Przynajmniej oczki możemy szybciej eliminować.
Dobra. Opłaciło się. Opłaciło się. Użyć w tym oto momencie. Dobra, 0,59. Świetnie. Świetnie. Naprawdę nie wiem, czy jest coś więcej do dodania poza tym, żeby powtarzał świetnie, bo moim zdaniem jest świetnie. Albo mówiąc bardziej po ludzku, jest dobrze. Udało się osiągnąć taki moment, w którym czuję, że mamy szansę to ugrać. Jest to trzymanie obrażeń przez całą noc. Co jak na standardy tego, jak do tej pory to wyglądało, to jest bardzo dobre. Okej, no co, są 5 sekund dłuższe, czy jest to... Nie powiedziałbym. Ale tak, mam tutaj coś takiego dobrego, co już widzę ci tu od razu. Nie powiedziałbym, a co za tym idzie, możemy pójść... Generację. Bardziej tu odsłonić i same knockbacki. Cóż, no, obiecałem, że też pójdziemy w to, co od razu biorę. Okej. Okej. Tak. Następna noc idziemy tu gdzieś poszukiwać. A póki co jest dobrze. Bo mamy jeszcze lepsze regeneracje życia. Znowu, jeśli nas jakieś dziadostwo dopadnie, to... No, przynajmniej będziemy się szybciej regenerować. Moim zdaniem to też jest ciekawy sposób na ogarnięcie tego wszystkiego, iść mocno pod regenerację. Osobiście raczej bym z tego nie chciał korzystać, bo preferowałbym iść pod bardzo dużą szansę na parowanie. Albo pod właśnie przykładowo wielki damage, bądź dużo rage'a i spamowanie jakimiś umiejętnościami. No więc co, no po prostu, najprościej mówiąc, mam dużo rzeczy, które moim zdaniem były lepsze w tej sytuacji od grania pod czystą regenerację, ale jak dodatek, regeneracja jak najbardziej, moim zdaniem jest świetna. Dobra, pajak, nie lubię pajaków, tych tutaj w szczególności, bo w moim odczuciu są one zwykle niedobre i nigdy nie można przewidzieć, jak się zachowają. Dobra, dobra. Jest dobrze. Zdaje się naprawdę już robić no-hity na nocach. No, pomijając tego hita, który na początku nocy się dostaje, bo tak działa czwórka. Okej. Okay. Tak, i tutaj widzę dwa razy health upa, tutaj widzę crit upa. Jest damage up. Jeszcze jakąś inną zdolność. Dobra, jest tutaj trochę fajnych, teraz tylko pytanie, czy zacząć, nie lepsze określenie. Ja zacznę od damage upa, tutaj mamy safety mash, Dobra, nie jest to najlepszy epic, ale nadal mocny. Jest tak, następna noc zbierzemy te rzeczy. Ale nadal, 9 damage'a. Może też wystarczy na to, żeby... Niech się pozbywać chociaż tych klasycznych dużo szybciej. Byłbym bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw. Ale nawet jeśli nie, na co? Nie będę narzekał. Przynajmniej udaje się zwiększyć tego damage'a. Nie to co. W innych sytuacjach. Nie żebym też wyjątkowo narzekał, tylko chodzi o samą sytuację taką, że no jednak... Łucznikiem czy magiem to dużo ciężej. Zwiększyć sobie damage, mi się wydaje się. Czym magiem to nawet nie wiem, czy da się trafić na damage upa. Tak teraz sobie dokładnie pomyślę. Teoretycznie gdzieś tam powinna być jakaś opcja. Skoro jest ten cały, jakiś taki, no ten pakiet jakby, który mam odblokowany na magu. Który to wręcz opisuje, że ataki wzmacnia, czy coś tego typu, więc no. Ale tak, grając łucznikiem to mieć stałe damage upy. Ciężej jest na pewno niż z wojownikiem. A takie tymczasowe, czy na czas trwania fali, na parę sekund i tym podobnym, to zapewne kojarzycie, że nie jest aż tak ciężko ogarnąć sobie. No i dobra. 4 talent pointy. Nie najwięcej, nie najmniej. Dobra. Tak. Tutaj mogę pójść. Widzimy to samo. Pójdźmy tu.
Okej. Okay. Opłaciło się. Opłaciło się. Damage, no i 5 Rage już na start. Fajnie. Rage na start spowoduje, że będę mógł szybciej aktywować Shockwave, jeśli będą one koniecznie potrzebne. Za tym idzie, podobie mnie się taki obrót spraw. No i najważniejsze jest to, że mogę nagromadzić więcej Rage'a ogólnie, więc te. Jeśli kiedykolwiek Rage będzie potrzebny, to jestem w stanie po prostu mieć go gotowego do użycia. Dobra. A teraz dawaj tam mnie tutaj wrogów, bo chcę robić rzeź. Okej, 0,53. Względem 0,59 czy odczuwalne? Jak najbardziej, tak. Ale no, może nie dla każdego. Ale ja jestem taki dziwny, że po prostu czuję tę różnicę. Dobrze, jak tam sytuacja wygląda? Noc się kończy. A wrogów jest na tyle mało, że chyba jestem w stanie... I dostać obrażenie. Miałem już takie o Ezu, chyba zaraz dostanę obrażenia i stracę to wszystko. Ale jednak na szczęście... Nope. Dało się bez tego. Dobra. Chodź tu, dyńka. Daj się dźgnąć, bo już chcę mieć to ze sobą. Dziękuję. 5 trend pointsów. No i niestety grzyby i 5 sekund dłuższe, no co. Najgorzej to jest, tak będąc kompletnie szczerym, to z tymi grzybami, bo one jakieś chyba wzmocnienia narzucały nie najprzyjemniejsze. Definitywnie to biorę. Każdy poziom combo będzie wymagał mniej. Może w końcu uda się osiągnąć te najwyższe poziomy combo, o których tylko tyle, co słyszałem czasami. Ja. No tak, generalnie mówiąc, wiem, że istnieje poziom combo wyższe niż te, które udało się kiedykolwiek nam osiągnąć. Nie, bo są za nie achievementy. A oczywiście nigdy ich nie udało mi się zdobyć, więc tak. To pokazuje wprost, że muszą być ponad to, co miałem. I wydaje mi się, że w takim wypadku, jak mam tutaj coś takiego, co zmniejsza wymogi o 10, jeśli dużo tego nastakować, to kto wie, może nawet właśnie Warrior jest najlepszym przykładem postaci do osiągnięcia tych takich efektów, sukcesów, jak to tak zwał. A może jednak znajdziemy kogoś jeszcze potem lepszego? Może okaże się, że mag jest łatwiejszy w tym wszystkim. Może uczeń, a może jeszcze jakaś inna postać. To tak, są następne. Przynajmniej jedna następna jest, bo sprawdzałem i pamiętam, ile na tym wymaga, ale musimy poprzechodzić znowu trochę wojakiem, żeby... Ale w sumie nie tyle co wojakiem, co no jak zwykle trochę więcej zagrożeń przejść, żeby to odblokować. Ale jeśli mam być totalnie, całkowicie, 100% szczerym, to nie pamiętam, który poziom zagrożenia to wymagało. Okej. Okay. Wygrana. Na całe szczęście grzybek nie był aż takim problemem. Jest tak tutaj, bo widziałem tu damage upy. Bloodlust. Aha. Oho. Świetne. Jeśli by się udało zdobyć więcej maksymalnego Rage'a, to teoretycznie byśmy jeszcze bardziej rośli. Fajne. Fajne. Bardzo nawet fajne. Tak, więcej już nie osiągniemy. Więc tak, trzeba po prostu dźgać wrogów, osiągnąć maksymalnego Rage'a i zobaczyć, jak to się zmieni. Bo teoretycznie, no, byśmy mieli urosnąć rozmiarach. Jakie by to miało, powiedzmy, skutki gameplayowe, nie mam pojęcia. Poza tym, że podejrzewam, że jeśli będziemy więksi, to naturalnie będziemy mieć też większy zasięg ataków, tak dalej. Na razie dźgamy dosłownie trochę za pierwszy kafelek. Delikatnie. Ograniczę pierwszego i drugiego. Teraz, no, połowa drugiego kafelka, bez problemu. Co? Widać tę różnicę. Jest też ona odczuwalna w tym, jak dźgam wrogów. Ja. Najprościej mówiąc, stwierdziłbym,
sytuacja jest opanowana. A samo zagrożenie poziomu czwartego, czy jak to się nazywa? Pamiętam, czy tutaj to było zagrożenie, czy zagrożenie było w Brutato, ale no. Ogólnie poziom czwarty jest znośny. Bałem się, że będzie dużo trudniejszy. Jak mówię, zinterpretowałem jego opis jako tracisz 25% swojego max HP. Po prostu, że znika ci, że nie odzyskujesz, że dajmy na to, mając 20 życia, nagle ci spadł do 15 na stałe. A tutaj proszę, dosyć mam regenerację, to jeszcze to jest tylko tracisz jako punkty życia, a nie jako max. Dobra, regenerka. Tak, knockback, regenerka. Myślałem, że coś więcej tu będzie. O, Bloodlust, kolejny. Pytanie tylko, jak do niego dotrzeć. Czy się uda? Najlepiej. Chyba... nie wiem. Nie wiem, czy jest tu połączenie do Bloodlusta. Ale nawet jeśli nie ma, to mamy połączenie do Impalera kolejnego, czyli dodatkowe damage'a. Harsh Lesson. Świetne. Dobra. No wiadomo, w takim razie w co zainwestuję już w kolejną noc. Podobie mnie się. Podobie mnie się, jestem ukontentowany, zadowolony, czy jakkolwiek inaczej na to mówić. Właśnie, przy okazji co ja się oszczędzam. Mogę przecież używać swoich umiejętności. Czemu by nie w sumie. Takie oszczędzanie tego i nieużywanie to jest marnowanie potencjału, który mamy. Chociaż nie ukrywam, to już też jest coś, co można powiedzieć zostało mi we krwi po tym, jak grałem łucznikiem trochę wcześniej. Wcześniej mam na myśli, no wiadomo. Już trochę dawno, z perspektywy tego, jaka jest przerwa między tym odcinkiem a odcinkami z łucznika. Ale nie było też samym dużo łucznikiem, nie gram poza... a, poza wizją. Poza nagraniami, poza odcinkami, jak Złotek zwał. Ale no, reasumując, chodzi tu sam fakt, że po prostu... łucznik podlimitowany staki. Po prostu nauczyło mnie to, że oszczędzaj to, dopóki nie potrzebujesz, bo później będziesz żałował tej decyzji gościu. A tutaj grając z wojakiem, to w sumie mamy cooldowny normalnie, jak w przypadku Magana i tylko Rage, który ładujemy bijąc wrogów. Więc ja jestem na przeszkodzie, żebym po prostu, kiedy tylko mam okazję, zarzucał umiejki. Dobra. Chodźcie tutaj, dynki. Ty grzyby też się rusz. Niestety nie mam zasięgu do ciebie jeszcze, dziękuję. I po sprawie. Ale ciekawa rzecz, nie mamy tutaj w ogóle jak zwiększać mnożnika expów, a tak normalnie przez talenty. Bierzemy. Mamy. Setek speeda. I teoretycznie tędy może się połączymy do Bloodlusta kolejnego. Jest okej. Okay. Dobrze, to idzie. Damage mam już też 14. Jest nieźle. Jest to może jeszcze rekordowa ilość, ale no. Ale jest dobrze. Ja mówię, że może nie jest rekordowa, bo wydaje mi się, że łucznikiem tu udało się osiągnąć jeszcze większe liczby. Prawda, w damage'u tymczasowym albo na czas trwania tylko fali, ale no. Ale jestem prawie święcie przekonany całkowicie, 100% że tak, że no, jakimś cudem udało się osiągnąć wyższe numerki. Mimo to jednak, no... Warrior takie numery osiągać też i... jak sobie radzić, patrząc na to, jakie mamy ograniczone zasięgi ataków. Moim zdaniem jest to swego czasu, chciałbym powiedzieć, nie, swego rodzaju sukces i powód do dumy. Jak zobaczymy tego wojownika na początku, to miałem takie dosłownie trochę... dostałem wyobrażenie już na najwcześniejszych falach, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. A później będzie jeszcze większa masakra. Ja wiem, jak ja to mam wygrać, a tutaj teraz tak jest... łatwo, miło, przyjemnie. Oczywiście nie oznacza to, że nie przegram w jakiś najbardziej oczywisty sposób, że nie zlami i tym podobne. Ale nawet jeśli, to nie ma co się przejmować. Nie ma co się naprawdę przejmować. A i tak czuję, że... jest spora szansa na to, że my to ugramy. A
Tak po prostu. Dziękuję. Tak, tutaj hapeki. I jest połączenie. Dobrze. 5 punktów. Okej. Okay. Następna noc już będziemy to mieć. D6 to wiadomo. Wrestling. Ale dobra. Garnąć następną noc. A potem co dali, to jeszcze nie wiem. Tak czy inaczej, no. Zaczynamy kolejną noc. Bazowo mamy 0,46 attack speeda, więc już piękne. Prawie non-stop dźgamy. Ponad 2 dźgnięcia na sekundę. Jest to już wystarczająca dawka. Jak dla mnie. Taka na podstawę. Nadal można dojść do lepszych wyników. Dobra. Ale dobra. Okej, okay. 0,33. A propos zlamienia. Ugryzł nas slime. I teraz pająk, no. Żeby to widzicie. Tylko się trochę pewniej poczuję i już muszę lamić. A tak 0,33 to już jest piękne. 3 dźgnięcia na sekundę. Prawie perfekcyjnie trzeba, bo tam 0,01 sekundy zostaje gdzieś. Powiedzmy, że są to perfekcyjne 3 dźgnięcia, bo nie ma co tak aż się rozdrabniać. Fajnie by było, gdyby udało się jeszcze więcej tych dźgnięć zrobić, ale no. A jeśli się nie uda, to to już jest wynik, na którym da się pracować tak całkowicie. Tylko muszę się skupiać na tym, gdzie co idzie, żeby dać sobie... No wejść jakiemuś gultowi czy pankowi w plec. Dobra. Dziękuję. Wygrana. Queen Wheels. To chyba to coś, co wypluwa mufy z siebie, jak ja to określałem wcześniej. Kiedy już to mamy... Idźmy do góry zobaczyć, dokąd to będzie prowadzić. Donikąd, ale... Okej, okay, myślałem, że pokażę coś fajnego, a jednak nie. Okej, okay. To teraz idziemy w kierunku tutejszym. Dobra. Ciekawe, jak teraz to będzie wyglądać, kiedy mam dwa ładunki tego wspaniałego talenta, czającego. Okej. Okay. Prawie pełne dwie kratki. To mnie się podobie się. To mnie się podobie się. Nadal. Uważam, że można byłoby jeszcze lepsze wyniki osiągnąć, ale... Jak to bywa w przypadku talenta, to co się chce osiągnąć zawsze idzie w parze w tym, co się osiągnie. Nadal bolewam trochę nad tym, że nie udało mi się zrobić tego podejścia bez orbów. O. Czy więc za pokonanie 5 wrogów jednym podstawowym atakiem. Fajna rzecz. Nawet nie wiedziałem, że za coś takiego jest coś więc, ale... Jak jest to? Dzięki groże mi dałaś. Ja wiem, czym sobie zasłużyłem, ale i tak dzięki. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Nie... Jest pięknie. Okej, okay, górę-dół sięgamy ponad drugi kafelek. Prawo-lewo idealnie na granicę drugiego i trzeciego kafelka. Zrobione. Więcej HP, 10% szybciej się spełnią. Czy mi się to podoba? Niekoniecznie. Czy to jakoś wyjątkowo... Kował? Nie wiem. Wezmę sobie tutaj regenerkę. Ale
może to odpuśćmy, tu widzę, mamy dwa max apeki. Będę musiał wziąć. Jednak przydałoby się mieć jeszcze większe damage'a, czemu? Ale tak, 0,38 bazowo. Mogłoby być lepiej. Choć nadal nie będę narzekał. Bo już lada moment aktywują się wszystkie bonusy i dopiero się zacznie. Dobra. Okej, 0,27. Prawie 4 ataki. Do perfekcyjnych 4 ataków wykonam 0,02 chyba. Silno. Tak. Tak czy inaczej, prędkość jest na tyle już zabójcza, że... byłbym w stanie powiedzieć, że nie potrzebuję więcej. Ja też nie byłbym sam, gdybym nie był chciwcem w takich kwestiach. Nie powiedział, dawaj ta więcej. Ale jesteśmy już coraz bliżej po prostu totalnej granicy. 0,1. Po 2,10 ataków na sekundę. To jest piękne po prostu. Jeśli nie zlamię po prostu przez dosłownie niedźwignięcie czegoś, co przychodzi po prostu, bo na przykład się zapatrzałem, czy... no, refleks. Mój załamująco powolny jak zwykle mi przeszkodził w tym, to nie ma szans, żeby coś po prostu się przydarło przez to, że nie jestem w stanie tego ubić na czas. Tylko jeśli zlamię. Dobra, ile punktów? 9! No i to już jest podarzona dawka. Dobra, początek to. Dwa HP-ki. W sumie co dalej? Czy gdzieś tutaj coś ciekawszego być do wzięcia? Tak. Teraz ja tu widzę więcej HP, to będę brał. No i tego damage'a. Podać już noc 18, więc zaraz skończymy. Ale no dobrze, że znalazłem takie opcje. Albo mi jakiś wydaje się, albo gdzieś podniosłem jakiegoś przyspieszenia ataka. Bo jest... o, 0,01 szybciej niż był poprzedni. Nie, są... tak, tak, definitywnie musiałem podnieść. A moja pamięć złotej rybki mi pozwala teraz się upewnić. Bo statystyki mówią, że musiałem, ale pamięć złotej rybki mówi mi... no nie, gdzie jest to? Przecież inwestowałem w Max Apple. Ale gdzieś jakoś musiałem coś takiego złapać znowu, bo sam by się atak nie przyspieszył chyba. W sensie nie powinien, ale... czy tak się nie stało, to ja nie mam pojęcia. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okej. Nie. Mam tylko jedną umiejętność, a ci wrogowie i tak nie są w stanie do mnie podejść. Dobra. Jak wygramy podejście, albo przegramy i będzie trzeba robić następne na tym samym stopniu trudności, nieistotne. Będę musiał spróbować jakiegoś innego builda, na przykład bardziej pod Rage'a. W takim znaczeniu, że jeszcze większy, więcej Rage'a, albo jakieś właśnie umiejętności w większej dawce. Coś. Teraz spróbować zrobić właśnie podejście takie często pod regenerkę, gdzie nie przejmuję się niczym, bo tak się regeneruje, że no. Więcej się regeneruje, niż mi są w stanie zadać. Ale dobra, o tak. Wtedy to była regeneracja tylko. Teraz była tylko regeneracja, to weźmy tak. Tak, tutaj też można wziąć, to też można wziąć. Dobra. Teraz tak, teraz jestem pewien, że mam większą prędkość ataku i inne takie rzeczy. Bo teraz po prostu wiem, że to wziąłem, postaram się też zapamiętać. Okej.
jeszcze nie ugryzło niedobrze. Ale dobra, moje zasięgi są jeszcze większe niż były. W tym wcześniej było 24, teraz 32, przez coś mniej więcej max rage'a. Niestety, jak mówię, przełom nie ugryzło, więc teraz nie będzie max combo. Ale nie, żeby to combo było aż takie istotne. W sensie nadal uważam, że fajnie byłoby osiągnąć te najwyższe stopnie, które są możliwe do osiągnięcia. Wiem, że za to achievement. Ale... Czyści więcej i... O! 80 rage'a jako warrior. Aż tyle rage'a mam. Właśnie, ciekawe rzeczy jeszcze. Muszę zobaczyć, jak to działa. Możliwe, że jeśli bym przypilnował się, żeby nie dostać max rage'a podczas bycia na niskim combo, to może ten tymczasowy max rage też by się doliczył do powiększenia się. No, będzie to sprawdzić w ostatnią noc. Definitywnie trzeba będzie to sprawdzić. Dobra. Dziękujemy. 9 centów. To jest... Taka rzecz? Już to wezmę nawet, bo czemu nie? Dodatkowa zdolność, którą będę mógł używać, żeby teoretycznie redukować rage'a. To jest tak, to była umiejętność, to Bloodlust. Chyba i 16%. Spróbujemy. Spróbujemy w ten sposób, żeby nie osiągnąć max rage'a, dopóki nie dostaniemy tego bonusa. Było tak, że... No, za combo dostajemy więcej max rage'a. Okej, już zepsułem. Już się dałem trafić. Okej, powiększyłem się nadal z taką dawką, więc albo usiągnąłem max rage'a w samym momencie, w którym osiągnąłem tamto combo, albo zawsze się powiększam o tyle samo. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, zdolność fajna. Animacja dosyć prosta. Znaczy mówiąc, zdecydowanie obracanie sprite'em zamiast pełnej animacji, ale... No i ogólnie w tej grze ciężko pełne animacje, czy coś, co są tylko fragmentaryczne sprite'y i podoba mi się to. Właśnie stylistyka retro tak naprawdę mocno. No nie ukrywając, gdyby to miało stylistykę bardziej współczesną, nie wiem, czy ta gra miałaby aż tyle uroku. Może by miała, może nie. Ciężko mi stwierdzić. Ale naprawdę, mimo tego, że jest to gierka za grosze przysłowiowe, naprawdę, jeśli ktoś chce sobie w to grać samemu, opłaca się naprawdę brać, póki jest tanio. A jeszcze może jakaś przecena dodatkowo wyjdzie na to, chociaż to kosztowało ile? 5 zł? Czegoś tak? Więc chyba nawet nie będzie na to przecen. Tak czy inaczej, no. Powtarzam po raz kolejny dla wszystkich, którym gierka się podoba. Czy to w moim wykonaniu, czy w jakimś innym wykonaniu było kogoś innego, może to też zobaczyli, chociaż jeśli mówić szczerze, to... chodzi o osoby, które w ogóle to pokazały kiedykolwiek, to jestem świadom tylko jednej, tak osobiście. Znaczy mówiąc, nie sprawdzałem, kto to ogrywał, czy na polskim YouTubie ktoś jakoś poza mną to pokazywał, czy nie. Anglizm też jakoś szczególnie nie szukałem, wiem tylko, że... kanał Retromation, czyli też tak zwany Rito. O którym wspominałem też odnośnie Brutato. Jakiś jeden przedmiot tam się pojawił z nim związany. No, to sprawdziłem, okazuje się, że też to ogrywał. Nie wiem, jakim z tym co minęło. A, wygrana. I okej, to jest Mastery, czyli Mistrzostwo. Teraz jakie unlocki? Okej. Get backup. Issue. Strikeout. Okej, tutaj mamy. Learn and upgrade strike abilities. Tutaj mamy spend health and regenerate it back. Skill issue. Empower and defense your combo meter.
Oczywiście, że skilliśmy. No, przecież ja posiadam skilliśmy największy ze wszystkich. Muszę wziąć skilliśmy. Back and forth. Więc tutaj szczerze. Pick out. Biorę. O. Max health albo pary. Będziemy teraz mogli dostawać. I piątka. A niech będzie back and forth. Wow. Unlocków. No dobra. Mastery poziom 5. Nie chciałem tego zaczynać od razu. Chciałem zobaczyć po prostu, co Mastery 5 wymaga. Zobaczę, co jest potrzebne następnego postacia. Piątka. Okej, okay, dobra, czyli zaraz będziemy mieć. I uwaga, piątka. Posiadałem dodatkowego wroga. Okej. Okay. No to cóż, zaraz go powiem. Następne podejście, Axtos. Zagramy z Party Up. A pod co? Pod skillisiu, oczywiście. No dobra, to teraz już naprawdę tego starczy. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się, hej hej, w ogóle. Jak zawsze. No, to tyle, hej hej.